nauczmy się polskiego. Z mamą, z koleżanką, z mężem czy z kolegą. Śmiejmy się po polsku, smućmy się po polsku. Bawmy się po polsku, kłóćmy się po polsku. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Masz klasówkę z historii? Do klasówki przygotowuję się z podręcznika. Nie, tę książkę wypożyczyłam z biblioteki. Nie wiedziałem, że aż tak interesuje cię historia. Nie interesuję się historią tak bardzo, ale muszę już myśleć o egzaminie na studia. Na studia? Przecież egzaminy na studia będziemy zdawali za rok. Jeśli chcę się dostać na wybrany kierunek, muszę się dobrze przygotować. Na socjologii trzeba zdać historię. Jeśli zdam kiepsko, mogę się nie dostać, bo będą lepsi. Ja jeszcze nie zdecydowałem się, na co będę zdawać. Jeśli jeszcze tego nie wiesz, to powinieneś się zastanowić. Może wcale nie pójdę na studia. Jeżeli ludzie bez wyższych studiów zarabiają lepiej niż ludzie wykształceni, to po co się uczyć? Cóż, jeśli dla ciebie liczą się przede wszystkim pieniądze... Żartowałem tylko. Oczywiście chcę się dalej kształcić, tylko naprawdę nie wiem, jaki kierunek studiów wybrać. Z jakich przedmiotów masz dobre stopnie? Co cię najbardziej interesuje? Lubię matematykę, ale mam też dobre stopnie z geografii i historii. Interesują mnie też komputery. No jeśli mam takie zainteresowania, to co mam wybrać? Już wiem! Jeśli lubisz matematykę, geografię i informatykę, to wybierz studia w Szkole Głównej Handlowej na Wydziale Handlu Zagranicznego. Handel zagraniczny? Nie brzmi to obiecująco. Chciałbym mieć w przyszłości ciekawą pracę. Jeśli chcesz mieć ciekawą pracę, wybierz właśnie handel zagraniczny. Podróże po świecie, poznawanie nowych ludzi, szerokie kontakty. Znasz jakieś język obcy? Oczywiście. Całkiem dobrze radzę sobie z angielskim i rosyjskim. No, nieco gorzej z niemieckim. W takim razie handel zagraniczny jest dla ciebie bardzo dobry. Trudno uwierzyć, że wszyscy absolwenci tego kierunku dostają tak ciekawą pracę. Jeśli będziesz dobry, to na pewno dostaniesz dobrą pracę. No, jesteś optymistką. Wcale nie, jestem realistką. Jeśli ktoś ma wysokie kwalifikacje, to na pewno zostanie doceniony. Masz wielki dar przekonywania. Prawie już mnie namówiłaś na ten handel zagraniczny. Mam jeszcze rok, żeby się dobrze zastanowić. Jeśli chcesz dobrze przygotować się do egzaminów, musisz zacząć naukę wcześniej. Nie możesz czekać do ostatniej chwili. No jeśli ty mnie będziesz pilnować, na pewno będę dobrze przygotowany. Czy mam zacząć naukę już teraz? Czy możemy iść na lody? No, dziś ci jeszcze daruję. Idziemy na lody. Jeśli chcę dostać się na wybrany kierunek, muszę się dobrze przygotować. Jeśli chcę dostać się na wybrany kierunek, muszę się dobrze przygotować. Ja się jeszcze nie zdecydowałem, gdzie będę zdawać. Ja się jeszcze nie zdecydowałem, gdzie będę zdawać. Jeśli jeszcze tego nie wiesz, to powinieneś się zastanowić.
Jeśli jeszcze tego nie wiesz, to powinieneś się zastanowić. Jeśli ludzie bez wyższych studiów zarabiają lepiej od ludzi wykształconych, to po co się uczyć? Jeśli ludzie bez wyższych studiów zarabiają lepiej od ludzi wykształconych, to po co się uczyć? Jeśli lubisz matematykę, geografię i informatykę, to wybierz studia w Szkole Głównej Handlowej na Wydziale Handlu Zagranicznego. Jeśli lubisz matematykę, geografię i informatykę, to wybierz studia w Szkole Głównej Handlowej na Wydziale Handlu Zagranicznego. Handel zagraniczny? Nie brzmi to zachęcająco. Chciałbym mieć w przyszłości ciekawą pracę. Handel zagraniczny? Nie brzmi to zachęcająco. Chciałbym mieć w przyszłości ciekawą pracę. Jeśli chcesz mieć ciekawą pracę, wybierz właśnie handel zagraniczny. Jeśli chcesz mieć ciekawą pracę, wybierz właśnie handel zagraniczny. Jeśli będziesz dobry, to na pewno znajdziesz dobrą pracę. Jeśli będziesz dobry, to na pewno znajdziesz dobrą pracę. Jesteś optymistką. Jesteś optymistką. Jeśli ktoś ma wysokie kwalifikacje, to na pewno zostanie doceniony. Jeśli ktoś ma wysokie kwalifikacje, to na pewno zostanie doceniony. Mam jeszcze rok, żeby się dobrze zastanowić. Mam jeszcze rok, żeby się dobrze zastanowić. Jeśli chcesz dobrze przygotować się do egzaminów, musisz zacząć naukę wcześniej. Jeśli chcesz dobrze przygotować się do egzaminów, musisz zacząć naukę wcześniej. Jeśli ty będziesz mnie pilnować, na pewno będę dobrze przygotowany. Jeśli ty będziesz mnie pilnować, na pewno będę dobrze przygotowany. Zapomniałeś? Zapomniałem? O czym? O tym, że dziś przyszli do nas Michał z Anną i 2 godziny czekaliśmy na ciebie z kolacją. Strasznie przepraszam. Byliśmy na spacerze. Byliśmy? Z kim? Na pewno z Martą! Na pewno z Martą! Jeśli się nie uspokoisz, to pożałujesz. Tak? A co mi zrobisz? Jeżeli nie przestaniesz mówić o Marcie, to się przekonasz, co zrobię. Uspokójcie się. Marta, to ta ładna dziewczyna, z którą byliście kiedyś na koncercie? Tak, to ona. Jeśli wcześniej byłeś umówiony z Martą, trzeba było przyprowadzić ją na kolację. Może innym razem. Zagadaliśmy się trochę. Na pewno się całowali.
Jeśli zaraz się nie uspokoisz, to dostaniesz lanie. Magda, uspokój się. Jeśli nie będziesz grzeczna, to pójdziesz za karę do swojego pokoju. Rozmawialiśmy o naszych planach. Marta chce zdawać na socjologię. Socjologia? To interesujący kierunek studiów. Czy trudno się tam dostać? Jeżeli ktoś uczy się tak dobrze jak Marta, może zdawać na każdą uczelnię. A ty masz już plany dalszej nauki? Jeszcze nie wiem. Marta namawia mnie, bym zdawał na Wydział Handlu Zagranicznego. Mówi, że po takich studiach można znaleźć ciekawą pracę. Jeśli zdasz i jeśli skończysz studia. Magda, uprzedzałam, że jeśli nie przestaniesz dokuczać Markowi, pójdziesz do swojego pokoju. Proszę wyjść. Dlaczego? Jeśli nadal nie rozumiesz, dlaczego nie podoba nam się twoje zachowanie, to porozmawiamy potem. Uważam, że ten pomysł z handlem zagranicznym jest bardzo dobry. Mogę ci obiecać, że jeśli zdasz egzaminy wstępne, pojedziesz do mojego znajomego do Anglii. Zobaczysz trochę świata, poznasz lepiej język angielski. Naprawdę? Mm. Jeżeli zdam. Dlaczego jesteś takim pesymistą? Masz jeszcze cały rok do nauki. Zresztą matematyka zawsze była twoją mocną stroną. A co jeżeli będą trudne zadania? Wtedy nie zdam. Widzę, że ta Marta ma na ciebie dobry wpływ. Jeśli już dzisiaj zaczniesz się uczyć do egzaminów wstępnych, na pewno je zdasz. A praca w handlu zagranicznym może być bardzo ciekawa. Wiem o tym, bo firma, w której pracuję, zajmuje się właśnie handlem zagranicznym. No, nie jestem jeszcze pewien, czy ten kierunek studiów wybrać. Jeśli Marta ci tak radzi, powinieneś wybrać ten wydział. A ciocia jak zwykle żartuje. Żartuję, ale wydaje mi się, że Marta jest dla ciebie kimś bardzo ważnym. Jeśli spędza się z kimś kilka godzin dziennie, to myślę, że jest to ważna osoba. Tato... Żartowałem tylko. Naprawdę chętnie poznałbym bliżej Martę. Też tak uważam, kochanie. Musisz ją koniecznie przyprowadzić do domu. Jeżeli chcecie ją poznać, zaproszę ją do nas. Jeżeli obiecam, że będę już grzeczna, to mogę wrócić do was. Jeśli zrozumiałaś swój błąd i będziesz grzeczna, pozwalamy ci wrócić do nas. Dziękuję i przepraszam. Ja naprawdę lubię Martę. A jeśli rzeczywiście ją lubisz, to dlaczego zawsze żartujesz na jej temat? Chyba z zazdrości. Z zazdrości? Bo też bym chciała być taka jak ona. Taka mądra i ładna. I też bym chciała mieć chłopaka. Jeśli wcześniej byłeś umówiony z Martą, trzeba było przyprowadzić ją na kolację. Jeśli wcześniej byłeś umówiony z Martą, trzeba było przyprowadzić ją na kolację. Magda, uspokój się. Jeśli nie będziesz grzeczna, to pójdziesz za karę do swojego pokoju. Magda, uspokój się. Jeśli nie będziesz grzeczna, to pójdziesz za karę do swojego pokoju. Socjologia to interesujący kierunek. Czy trudno się tam dostać? Socjologia? To interesujący kierunek. Czy trudno się tam dostać? Jeśli ktoś tak dobrze uczy się jak Marta, może zdawać na każdą uczelnię. Jeśli ktoś tak dobrze uczy się jak Marta, może zdawać na każdą uczelnię. Proszę wyjść. Proszę wyjść.
Dlaczego? Jeżeli nadal nie rozumiesz, dlaczego nie podoba nam się twoje zachowanie, to porozmawiamy potem. Jeżeli nadal nie rozumiesz, dlaczego nie podoba nam się twoje zachowanie, to porozmawiamy potem. Uważam, że ten pomysł z handlem jest bardzo dobry. Jeśli zdasz egzamin wstępny, pojedziesz do mojego znajomego do Anglii. Uważam, że ten pomysł z handlem jest bardzo dobry. Jeśli zdasz egzamin wstępny, pojedziesz do mojego znajomego do Anglii. Matematyka zawsze była twoją mocną stroną. Matematyka zawsze była twoją mocną stroną. A co jeśli będą trudne zadania? Wtedy nie zdam. A co jeśli będą trudne zadania? Wtedy nie zdam. Jeśli już dzisiaj zaczniesz uczyć się do egzaminów wstępnych, na pewno je zdasz. Jeśli już dzisiaj zaczniesz uczyć się do egzaminów wstępnych, na pewno je zdasz. Nie jestem jeszcze pewien, czy ten kierunek studiów wybrać. Nie jestem jeszcze pewien, czy ten kierunek studiów wybrać. Jeśli Marta ci tak radzi, powinieneś wybrać ten wydział. Jeśli Marta ci tak radzi, powinieneś wybrać ten wydział. Musisz ją koniecznie przyprowadzić do domu. Musisz ją koniecznie przyprowadzić do domu. Jeśli chcecie ją poznać, zaproszę ją do nas. Jeśli chcecie ją poznać, zaproszę ją do nas. Doskonale. Jeśli dostaniesz mniej niż 4 z jutrzejszej klasówki, będę bardzo zdziwiony. Nie wiem, jak ci dziękować. Nie dziękuj, tylko wpadnij do nas. Jutro. Do nas? Chyba do ciebie. Nie, do nas, na kolację. Rodzice chcieliby cię poznać. A Magda bardzo cię lubi. Wiesz, chyba taka rodzinna kolacja jest krępująca. Ale to nie będzie żadne wielkie przyjęcie. Po prostu przyjdziesz na godzinkę, porozmawiamy z rodzicami i pójdziemy potem do kina. Dobrze? No dobrze, ale obiecaj, że nie będzie żadnych innych gości. Naprawdę? Rodzice zaprosili tylko ciebie. To o której mam przyjść? Jeśli nie masz innych zajęć, to wpadnij koło 7. Jeśli chcesz mi pomóc, to posiekaj cebulkę. A jeśli nie chcę pomagać? Jeśli nie chcesz pomagać, to wyjdź z kuchni. Żartowałem. Gdzie jest ta cebula? Tam. Tylko drobno. Halo? Hanna, dobry wieczór. Co u was? Jesteście niedaleko. Ważna wiadomość? Oczywiście, wpadnijcie. Posiekaj 2 cebule. Na kolacji będzie Anna z Michałem. Są gdzieś niedaleko i chcą wpaść do nas.
Mamo, obiecałem Marcie, że będziecie tylko wy i Magda. Anna ma jakąś ważną wiadomość do przekazania. A poza tym to też nasza rodzina. Jeśli Marta chce nas poznać, to od razu pozna całą rodzinę. Brakuje jeszcze babci. Babcia pojechała na wczasy. Na pewno jej nie będzie. Dlaczego płaczesz? To ta cebula. Nie dotykaj oczu, bo będzie jeszcze gorzej. Jeśli kroi się cebulę, to trzeba płakać. Tak już jest. Nie możesz zrobić sałatki bez cebuli? Jeśli nie lubisz kroić cebuli, to możesz pokroić pomidory. Kto to wszystko zje? Myślę, że ty. Z naszą małą pomocą. Nie wiem, dlaczego nie ma ojca. Nigdy nie wraca z pracy tak późno. Może musiał zostać dłużej. Jeżeli czasami zostawał dłużej, zawsze dzwonił, żeby mnie zawiadomić. Na pewno zaraz przyjdzie. To na pewno tata. Nie, jeżeli to byłby tata, nie dzwoniłby. Ma przecież klucze. Pójdę otworzyć. Jeżeli to nie tata, to na pewno Marta. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cieszę się, że przyszłaś. To zamiast kwiatka. Co to jest? Jeżeli pani otworzy, to się pani przekona. Ciasto? Na deser. Sama upiekłam. Jeśli tak samo dobrze pieczesz, jak się uczysz, to ciasto na pewno jest wspaniałe. Jeżeli się udało. Na pewno. Wejdź do środka. Nie ma jeszcze męża. Coś dłużej zatrzymało go w pracy. Jeśli nie przyjdzie za kwadrans, zaczynamy jeść. Jestem głodny jak wilk. A widzisz? Miałam rację, mówiąc, że trzeba zrobić dużo sałatki. To na pewno moja siostra z mężem. Obiecałeś. Nie miałem nic do powiedzenia. Co miałem zrobić, jeśli zadzwonili przed chwilą i zapowiedzieli wizytę, no? Jeżeli tak było, to rzeczywiście nic nie poradzimy. Jeśli się nie mylę, to jest Marta! Tak, ciociu, to Marta. Jeżeli Marek cię lubi, ja też na pewno cię polubię. Mam nadzieję. A to mój mąż Michał. Dzień dobry pani. Wpadliśmy na chwilę, wracając z koncertu. Oboje lubimy muzykę poważną. Domyślam się. Kiedyś spotkaliśmy pana żonę na koncercie. Jeżeli i pan ma takie same zainteresowania, to na pewno bywacie często w filharmonii. Niestety ostatnio nieco rzadziej. Mam absorbującą pracę. W handlu zagranicznym, prawda? Marek wspominał mi o tym. A nam wspominał, że namawia go pani na studia w tym kierunku. Jeśli posłucha pani rad, na pewno nie będzie żałował. Co to za nowina? To musi być coś ważnego. Jeśli chciałaś mi to od razu powiedzieć. Tak, to bardzo ważne. Byłam dziś u lekarza. Chyba nie jesteś chora? Nie. Lekarz powiedział mi, że jestem w ciąży. To wspaniale! Gratuluję! Wszystko nie jest takie proste. Wiesz przecież, że mam już 40 lat. To bardzo późno jak na pierwsze dziecko. Co będzie, jeżeli zdarzą się komplikacje? Dlaczego miałyby się zdarzyć? Zawsze byłaś zdrowa. Jeśli będziesz miała dobrego lekarza, jeśli będziesz dbała o siebie, na pewno wszystko będzie dobrze. Jeśli tak mówisz, to na pewno masz rację. Jesteś przecież doświadczoną matką. Kto to może być? Może Krzysztof zgubił klucze? Zgubiłam klucze od swojego mieszkania. Nie mogę dostać się do domu. Dzień dobry, mamo. Ale przecież miałaś wrócić dopiero za 3 dni. Jeżeli pada i pada, to chyba nie ma sensu siedzieć w górach, prawda? Co się dzieje z Krzysztofem? Zaczynam się naprawdę niepokoić. To musi być on. Cała rodzina siedzi przecież przy stole.
zamknąć wreszcie. Zostałem dziś właśnie dyrektorem muzeum. To rzeczywiście wspaniały dzień. Ty dostałeś awans. Anna spodziewa się dziecka. A nasz syn ma najmilszą dziewczynę pod słońcem. O nie! Dyrektor muzeum nie może sprzątać brudnych talerzy. Nie wiedziałem, że tak miły jest być dyrektorem. A czy dyrektor może dostać herbaty? Jeśli ładnie poprosi. Ładnie proszę. O mocną i gorącą herbatę. Jeśli tak ładnie prosisz, nie mogę ci odmówić. Czy wiesz, że minął właśnie rok od dnia, gdy wprowadziliśmy się do tego mieszkania? Naprawdę? To już rok? Minął bardzo szybko. A przecież tak wiele się zdarzyło. Tak. I dzieci urosły. My jesteśmy starsi o rok. Michał i Anna są małżeństwem. I za kilka miesięcy urodzi im się dziecko. Nasz syn ma dziewczynę i staje się coraz bardziej samodzielny. Ja zostałem dyrektorem muzeum. Jeśli wydarzyło się tyle dobrych rzeczy, to dlaczego mówimy o nich takim ponurym tonem? Zupełnie nie wiem dlaczego. Wyjmij kieliszki. Jeżeli mój mąż dostał awans, to chcę to uczcić. Jeżeli moja żona chce się ze mną napić wina, to oczywiście chętnie się napiję. Jeżeli moi rodzice piją wino, to na pewno wydarzyło się coś wspaniałego. Jeżeli w tym domu dzieje się coś ciekawego, to dlaczego nikt mnie o tym nie informuje? A jeśli można wiedzieć, co świętujemy? Właściwie... Pijemy zdrowie rodziny Grzegorzewskich. Czy taka wspaniała rodzina to nie jest powód do toastu? Na pewno wszystko będzie dobrze. Jeżeli będziesz miała dobrego lekarza, na pewno wszystko będzie dobrze. Nie ma sensu siedzieć w górach. Jeżeli pada i pada, to chyba nie ma sensu siedzieć w górach, prawda? Pojedziemy do mojego znajomego, do Anglii. Jeśli zdasz egzamin wstępny, pojedziemy do mojego znajomego, do Anglii. Powinieneś wybrać ten wydział. Jeśli Marta ci tak radzi, powinieneś wybrać ten wydział. Na pewno wszystko będzie dobrze. Jeżeli będziesz miała dobrego lekarza, na pewno wszystko będzie dobrze. Nie ma sensu siedzieć w górach. Jeżeli pada i pada, to chyba nie ma sensu siedzieć w górach, prawda? Pojedziemy do mojego znajomego, do Anglii. Jeśli zdasz egzamin wstępny, pojedziemy do mojego znajomego, do Anglii. Powinieneś wybrać ten wydział. Jeśli Marta tak ci radzi, powinieneś wybrać ten wydział. Padnij do nas. Do nas? Chyba do ciebie. Jeżeli chcesz, spotkajmy się wieczorem. Jeżeli chcesz, do kina cię zabiorę. Jeżeli chcesz, pójdziemy na kolację. Znajdziemy gdzieś przytulną restaurację. Jeżeli chcesz, jeżeli wolisz, to pójdziemy.
mieszkam wygodnie, chociaż dosyć skromnie. Kupimy wino, zapalimy świece. Będzie przyjemniej niż na dyskotece. Czy tego chcesz? Odpowiedz mi, Kaprysiu. Jeżeli chcesz, to przyjdę jeszcze dzisiaj. Jeżeli chcesz. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Z mamą, z koleżanką, z mężem czy z kolegą. Śmiejmy się po polsku, smućmy się po polsku. Bawmy się po polsku, kłóćmy się po polsku. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego!